29 sierpnia w Gniewoszowie odbyły się 17 dożynki powiatu koźnickiego Gniewoszów 2021. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, biskupa pomocniczego diecezji radomskiej, w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gniewoszowie. Podczas nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione do świątyni wieńce oraz chleby dożynkowe. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Witam bardzo serdecznie na Eucharystii, w której dziękujemy za tegoroczne plony. Witam w naszym wieczerniku księdza biskupa Piotra, który będzie przewodniczył tej Eucharystii. Witam też księdza Marka, kanclerza kurii diecezji radomskiej. Witam wszystkich zebranych na tej Eucharystii. We mszy świętej biorą udział rolnicy wraz z rodzinami, starostowie dożynek, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, służb mundurowych oraz mieszkańcy powiatu i goście przybyli na uroczystości dożynkowe. Gromadzimy się na Eucharystii, która zawsze jest dziękczynieniem. A dzisiaj jeszcze bardziej chcemy dziękować Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i który obdarza nas wszystkim, co potrzebne do życia i życiem samym. Spoglądamy na plony ziemi, a w tych plonach ziemi jest Bóg, który jest Stwórcą. Jakież różnorodne i piękne, śliczne wieńce jest i praca ludzi, tych, którzy siali, zbierali, układali. Miłość ma na imię służba. To bardzo ważne, ale trochę niemodne dzisiaj słowo, bo przecież jeden czy drugi człowiek powie, ja nie chcę być sługą, służącym, ale zobaczcie, czyż nasze życie, powołanie każdego z nas nie powinno być i nie jest służbą, a rolnik służy, sieje, żeby się ziarno nie zmarnowało, żeby ktoś mógł zjeść chleb z tego ziarna. Bardzo piękny znak służby. Rolnicy nas żywią i rzeczywiście mają takie Boże spojrzenie na życie, na pracę swoją, na służbę. Niech Pan Bóg błogosławi więc pracy na roli. To bardzo ważne, byśmy wszyscy też, którzy korzystamy przecież z pracy rolników, żebyśmy im pomagali, żeby czuli się usatysfakcjonowani, potrzebni, ważni. Nigdy nie zmarginalizowani. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi, abyśmy nasze życie i naszą pracę rozumieli jak służbę. Służę, więc jestem. Istnieję. Jestem potrzebny. Jestem. Żyję. Więc służę. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie. Ekscelencjo, przyjmij serdeczne słowa podziękowania za uroczyste celebrowanie mszy świętej, za piękne słowo Boże skierowane do wszystkich zgromadzonych, za wspólną modlitwę, za Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać. Dziękuję razem z Wami wszystkimi rolnikom, tym, którzy zajmują się pracą na roli, ogrodnikom i tym wszystkim, którzy wspierają też, czy z drugiej linii, czy dalej rolników. Proszę Was, żebyśmy robili wszystko, aby ich nie ubywało, aby byli ludzie, którzy kochają ziemię, chcą na niej pracować i mają satysfakcję z tej pracy, tak, dla siebie i dla swoich rodzin. Po mszy świętej w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Ludowy Zespół Artystyczny Promni uczestnicy uroczystości udali się na boisko sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie, gdzie odbyła się dalsza część dożynek. Żeby dobrze klonowało po stokorce
Krzysztof Wolski, starosta kozienicki oraz Marcin Gac, wójt gminy Gniewoszów, gospodarze tegorocznego powiatowego święta plonów, powitali wszystkich przybyłych gości. 17 dożynki powiatu kozienickiego Gniewoszów 2021 uważamy za otwarte. Święto plonów to doskonała okazja, by pokłonić się z szacunkiem wszystkim rolnikom i osobom pracującym w sektorze rolniczym. To ukoronowanie waszego trudu oraz czas, kiedy możemy złożyć podziękowania za każdy dzień waszej jakże wymagającej pracy. To święto gromadzi nas wszystkich wokół bochenka chleba i dożynkowych wieńców, będących symbolem urodzaju i pracy rolnika. Dar przekazywanego chleba jest wyrazem solidarności i braterstwa, przyjaźni oraz woli pomocy drugiemu człowiekowi. Jan Paweł II powtarzał: oddajcie hołd spracowanym ręką polskiego rolnika, tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dlatego wyrażamy szczere podziękowania za pełną poświęcenia pracę, za gospodarność i mądrość, za waszą wszechstronną wiedzę i umiejętności, jakie musi dzisiaj posiadać rolnik w nowoczesnym gospodarstwie. Dziękujemy za plony zebrane z tak dużym wysiłkiem, często po walce z coraz bardziej nieprzewidywalną naturą. Za wasze przywiązanie do tradycji i kulturowego dziedzictwa. Za przywiązanie do polskiej ziemi. Wszystkim rolnikom i ich rodzinom życzymy owocnych plonów, wytrwałości, zdrowia i pogody ducha. Życzymy, by nigdy nie zabrakło w naszej ojczyźnie chleba. Niech dzisiejsze święto będzie dla was czasem wytchnienia od codziennych trosk i wyzwań, czasem zabawy i radości w gronie rodzinnym i przyjaciół. A jego atmosfera niech towarzyszy wam i nam przez cały rok. Współczesny rolnik to menadżer, marketingowiec, ekonomista, w końcu pracownik fizyczny. I te wszystkie zawody musicie łączyć, aby prowadzić gospodarstwo rolne. Mimo tych wszystkich trudności wstajecie codziennie rano i mierzycie się z tym niełatwym zadaniem. Jesteście fundamentem naszego społeczeństwa i przykładem, że ciężką pracą można osiągnąć dużo i czerpać z niej satysfakcję. Za ten wasz trud i poświęcenie gorąco dziękuję i życzę wam obfitych plonów, spokojnej hodowli, wysokich cen i dużo radości z wykonywanej pracy. Tradycyjnie najważniejszym punktem powiatowego święta plonów był obrzęd dzielenia chlebem, podczas którego starostowie dożynkowi w tym roku funkcję tę pełnili Anna Kozioł z Markowoli i Mariusz Bachanek z Wólki Bachańskiej, przekazali chleb dożynkowy na ręce gospodarzy. Tego dnia nie zabrakło wielu słów uznania dla rolników i podziękowań za trud, jaki każdego dnia wkładają w pracę na roli. Chciałbym się pokłonić przed wszystkimi
rolnikami ziemi kozienickiej, ziemi nadwiślańskiej, za wasz trud, za waszą ciężką pracę. Chciałbym życzyć wam wszelkiej pomyślności i sukcesów. Państwo samorządowcy, panie starosto, piękne słowa, które przed chwilą tu z tej sceny zostały wypowiedziane, warto by powtórzyć z życzeniami, aby tego chleba z tegorocznych plonów nie zabrakło dla nikogo w państwa powiecie, w państwa gospodarstwach. Szanowni państwo, choć pogoda, mam nadzieję, że za chwilę będzie nieco lepsza, życzę państwu wszelkiej pomyślności i udanej zabawy do ciemnej nocy. Wszystkiego dobrego. Ja kłaniam się dzisiaj nisko wszystkim rolnikom. Dziękuję im za ten trud trwania przy tym pięknym zawodzie, ale niezmiernie ciężkim. I pragnę też wspomnieć słowa biskupa naszego, który dzisiaj przewodniczył Eucharystii, że to jest również służba i za tą służbę, służbie Polsce i Polakom ogromnie serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci i szczęść Boże. Służę, więc jestem ja wśród was. Jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego, wojewoda skierował list do państwa na dzisiejszą okoliczność. Rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom, a wraz z nimi wszystkim mieszkańcom wsi w naszym regionie życzę satysfakcji adekwatnej do ich wysiłku oraz realizacji nadziei i oczekiwań, które towarzyszą im każdego dnia. Podpisał Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Drodzy rolnicy, drodzy działkowcy, językiem młodzieżowym powiem tak, wielki, wielki szacun. Życzę wam, życzymy wam, aby wasza praca była zawsze doceniana. Bo to jest ciężka praca, szczególnie w produkcji roślinnej. Obrót pieniądza jest raz do roku, a ryzyko większe niż na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Drodzy rolnicy, wasza ciężka praca, zaangażowanie, poświęcenie jest nieocenione. To dzięki wam na polskich stołach możemy mieć codziennie pachnący chleb, pyszne polskie owoce i warzywa. Bardzo serdecznie wam za to dziękujemy i doceniamy wasz trud. Jestem państwu wdzięczny za poświęcenie i zaangażowanie. To właśnie dzięki państwu polska wieś zmienia się i staje się coraz bardziej nowoczesna. Jednocześnie dzięki państwa działaniom polskie warzywa, owoce oraz produkty rolne są uznawane za jedne z najlepszych w Unii Europejskiej. Tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie państwa zaangażowanie i miłość do tego, co robicie każdego dnia. W dniu święta plonów na ziemi kozienickiej pragnę wyrazić wam, drodzy bracia rolnicy, słowa szacunku i uznania za wasz trud i wysiłek oraz umiłowanie ziemi i piętnowanie tradycji. Życzę wam, by po trudach całodziennej pracy, odpoczywając w wieczornym chłodzie, wasze serca biły mocniej, pragnęły kochać jeszcze goręcej i służyć jeszcze gorliwej polskiej wsi. Dziękuję państwu za wytrwałą, pełną poświęcenia pracę i gratuluję tegorocznych zbiorów. Życzę dalszych sukcesów, niegasnącej satysfakcji z własnych dokonań, poczucia dumy i życiowego spełnienia, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa najwyższego uznania, bo z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie tworząc plon. Chciałbym przekazać wyrazy szacunku i uznania wam, rolnikom Mazowsza, za trwanie w wierze ojców, za szacunek dla ziemi i rodziny, za etos pracy. Proszę również przyjąć podziękowania za codzienny trud, sumienną pracę i zebrany plon. Z uczestnikami tegorocznych dożynek powiatu kozińskiego spotkała się Anna Kwiecień, poseł na Sejm RP. List z życzeniami przysłał również Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP. Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na wręczenie przyznawanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi odznak honorowych zasłużony dla rolnictwa. W bieżącym roku uhonorowani zostali z gminy Gniewoszów Michał Banaś, Karol Bancerek,
Robert Dziuba, Marcin Hetman, Renata Kochanowska oraz Paweł Tyburcy. Z gminy Głowaczów Jacek Ćwiek, Bogusław Wiśniewski, Ewelina Wojas. Z gminy Grabów nad Pilicą Małgorzata Mróz i Marianna Wasilewska. Z gminy Kozienice Maciej Drążyk i Jolanta Roszko. Z gminy Sieciechów Beata Gugała i Sławomir Wrona. Odznaczenia wręczyli Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agnieszka Górska, poseł na Sejm RP, Krzysztof Murawski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Krzysztof Wolski, starosta kozienicki, Marcin Gac, wójt gminy Gniewoszów oraz burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin. Już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego dostępna będzie druga część relacji z 17 dożynek Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021, w której znajdziecie Państwo szczegółową relację m.in. z konkursów przeprowadzonych podczas Powiatowego Święta Plonów. Zaprezentujemy w niej również występy artystyczne. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału.